Cieszę się, że dojechałem. Muszę powiedzieć wam, zwierzyć się wam, że niedawno przeżyłem takie smutne doświadczenie. Dziś rano miałem wcześniej spotkanie w Skoczowie na komisariacie. Mój brat zginął tragicznie, kiedy byłem poza granicami kraju. To miało miejsce w październiku. Jedyny mój brat, który mi został i którym trochę się opiekowałem, w miarę moich możliwości, pomagając mu. Mieszkał tu na wsi, niedaleko. Spadł ze schodów, roztrzaskał głowę i po prostu toczy się jeszcze procedura, proces prawny, a więc musiałem się spotkać i na nowo wszystkie te sprawy przez godzinę od 8 do 9 odświeżać, przypominać w formie przesłuchania. To takie smutne doświadczenie. Ale Pan Bóg jest z nami w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach, w każdych doświadczeniach. I musimy iść dalej, musimy żyć dalej i musimy wierzyć, że Jego łaska i nadzieja, Jego zbawienie jest dla każdego, dla wszystkich, a także dla was, którzy tutaj jesteście. Tak jak powiedział Jasiu, to dobre miejsce, wspaniałe miejsce, w którym możemy być. Mamy wszelkiego rodzaju błogosławieństwa, prawda? Ciepło, przyjemnie, wygodne krzesła, dobre jedzenie dają tu, dobrze dają zjeść, tak? Dobrze dają zjeść, no. Ustroń zawsze z tego słyną, że dobrze dają zjeść. Także mamy sobotę dziś, cały dzień, sesje, trzy sesje, później taki luźniejszy czas i wieczorem nabożeństwo. I wierzę, że Pan coś niesamowitego na ten dzień dla nas przygotował. Macie takie oczekiwanie? Macie takie oczekiwanie, że Bóg coś szczególnego uczyni dzisiaj? Jest to bardzo ważne, abyśmy mieli serca przygotowane na Boże działanie. Bóg jest Bogiem cudów. Wierzymy w to, to głosimy, to przekazujemy i dziś także o cudach będziemy mówić. Ale my nie chcemy tylko mówić o cudach, prawda? Nie jesteśmy kościołem, który wspomina rzeczy wielkie, rzeczy piękne, cudowne, gdzieś tam daleko, gdzieś w historii, które miały miejsce, gdy Pan Jezus chodził po ziemi. Ten Pan Jezus jest dzisiaj z nami. On jest tutaj, na tym miejscu. Jesteśmy tu z Jego powodu. Inaczej może bylibyśmy w innych miejscach. My jako Kościół wychodzimy z ofertą zbawienia, uwolnienia, wyzwolenia i uzdrowienia w Jezusie Chrystusie. Jest wiele instytucji, które pomagają ludziom wyjść z uzależnień i chwała Bogu za nie. Jest wielu psychologów, terapeutów, którzy zajmują się pomocą w takich kwestiach, bo uzależnienie jest pewnego rodzaju chorobą, pewnego rodzaju dramatem naszego życia i potrzeba z niego wyjść. A więc jest wielu ludzi, którzy się tym zajmują i ja zawsze podziwiam, jestem wdzięczny Bogu, dziękuję za nich, że są tacy ludzie. Ale my tutaj w Kościele jesteśmy po to, aby mówić o wyjściu z nałogu poprzez moc i manifestację Jezusa Chrystusa, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, aby pomóc tobie i mnie. I dzisiaj będziemy o nim mówić, o nikim innym nie rozmawiamy tutaj, na nikogo innego nie wskazujemy. Pan Jezus jest pośród nas. On jest tutaj obecny. I chciałbym tymi sesjami dzisiaj, już trochę bliżej niż wczoraj, mówiliśmy ogólnikowo, mówiliśmy o ogólnych doznaniach, które możemy mieć w Chrystusie, ale dzisiaj chciałbym zwrócić wasz wzrok na Jezusa. Pamiętacie wczoraj, ci, którzy byli wczoraj, powiedziałem, że w mojej wizji, którą mam na te dni, mam takie widzenie rzeki, która przepływa przez to zgromadzenie. Pośrodku tej rzeki stoi Jezus, który patrzy na nas i zaprasza nas, abyśmy tam weszli do tej rzeki uzdrowienia, do tej rzeki życia, do tej rzeki błogosławieństwa. I od nas zależy, czy podejmiemy ten krok wiary i wejdziemy w to miejsce, aby spotkać się z Jezusem.
Nazwałem to poranne przesłanie, tą sesję pierwszą, trzy spojrzenia Jezusa. Trzy spojrzenia Jezusa, a więc Jezus patrzy w twoim kierunku. Bóg ma swój wzrok, Boży, niebiański wzrok skupiony na tobie. To jest niesamowite. Jesteśmy sobie tutaj, siedzimy w tej sali, a Bóg patrzy na nas. Bóg Wszechmocny, o którym mówiliśmy wczoraj, że jest stwórcą wszystkiego. Ten Bóg, który stworzył ten świat, stworzył także ciebie, patrzy teraz na twoje życie, jest skupiony na tobie i nie po to, aby cię potępić. Nie po to, aby zadać ci jakiś cios. Nie po to, aby cię pogrążyć. Ale Bóg patrzy oczami pełnymi miłości. Pełnymi łaski. Pełnymi dobra. I pragnie coś dobrego dziś uczynić w twoim życiu. Spogląda na nasze życie. On widzi wszystko. On wie wszystko. I ma jeden cel. Bóg ma pragnienie. My też potrzebujemy pragnąć. Ale Bóg pragnie. To już jest bardzo dobra wiadomość. Bóg pragnie ci pomóc. Bóg pragnie cię uwolnić. Bóg pragnie podać ci rękę, okazać ci łaskę. I cała moc nieba może stąpić na twoje życie dzisiaj, abyś doznał wyzwolenia. I wierzę, że wieczorem, kiedy będzie czas uwielbienia, świadectw, wielu z was będzie mogło powiedzieć: coś niesamowitego przeżyłem z Jezusem. Co z niesamowitego Bóg uczynił w moim życiu? Ja wierzę, że może dać ci wolność, uzdrowienie, wyzwolenie. Wszystko, co jest obiecane w Bożym Słowie, w Piśmie Świętym. Wczoraj zachęcałem, czytajcie Biblię. Ona zmienia życie. Czytajcie to żywe Słowo. To żywe Słowo dokonuje transformacji w naszym sposobie myślenia. Na sposób pozytywny, na sposób zwycięski, na sposób dobry. Dzisiaj tyle wiadomości słyszymy. Media społecznościowe. Wszędzie docierają do nas różnego rodzaju wieści, które przerażają, zasmucają, które mówią o dramatach tragedii. A ta Biblia mówi o tym, co piękne i dobre. To jest dobra nowina Jezusa Chrystusa. To jest Słowo Boże, żywe i skuteczne, które zmieni twoje życie. I dzisiaj z tego słowa będziemy przeżywać Jego obietnice. Po pierwsza myśl, którą chcę wam przekazać dziś, brzmi: Jezus widzi i wie dlaczego. Tak to określiłem. Jezus widzi i wie dlaczego. Wie dlaczego jesteś w takim stanie, jakim jesteś. Wie dlaczego się zmagasz. Wie dlaczego przyjechałeś na te dni skupienia. Wie, dlaczego przeżywasz w swoim życiu kryzys, może ból, łzy, dramat. I On wie, co z tym zrobić. Jezus widzi i wie, dlaczego. Przeczytam z Ewangelii Jana 9 rozdział. Posłużę się trzema takimi krótkimi fragmentami, które są obrazami Bożych cudów, Bożego działania, aby was zachęcić, aby was pobudzić do tego, byśmy Jemu zaufali, byśmy stanęli w modlitwie dzisiaj przed Bożym Majestatem i powiedzieli: Boże, chcę wziąć wszystko, co masz dla mnie dzisiaj. Chcę wziąć wszystko, co obiecałeś. Jeśli to zrobisz, nie zawiedziesz się. Jezus widzi i wie dlaczego. 9 rozdział, 1 wiersz. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. Pan Jezus przechodził i ujrzał człowieka niewidomego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Pytanie brzmi: kto zgrzeszył, że jesteś w takim stanie, jakim jesteś? Co spowodowało, że jesteś w takim miejscu, w którym jesteś? Oto jest pytanie. To pytanie zadali uczniowie Jezusowi. Mistrzu, kto zgrzeszył? Kto sprawił to, że on jest ślepy od urodzenia, że nie widzi? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby na nim objawiły się dzieła Boże. Wiecie, jaką mam dobrą wiadomość dla was?
że jesteś tutaj po to, aby na Twoim życiu objawiły się wielkie dzieła Boże. Jesteś tutaj po to, aby Boża chwała stąpiła na Twoje życie. Dziś nie będziemy dociekać, kto zgrzeszył. Twoi rodzice, Twój ojciec, Twoja matka, Twoja żona, Twój brat, czy Ty sam. Dziś nie będziemy do tego dochodzić. Dziś będziemy mówić o dobrych wieściach, które przychodzą do nas od Boga, że Pan pragnie na Twoim życiu objawić swoją chwałę. Dlatego tu jesteś. Wiecie, nikt na was dzisiaj nie będzie patrzył okiem potępienia. Nikt na was nie będzie dzisiaj patrzył poprzez osąd i dociekanie, dlaczego jesteś tam, gdzie jesteś i dlaczego żyjesz tak, jak żyjesz. Dzisiaj chcemy wskazać na wyjście z tej sytuacji. I chciałbym ogłosić ten werset trzeci jako werset początku tego dnia. Lecz aby na nim, a my powiemy współcześnie, lecz aby na tobie objawiły się dzieła Boże. Halleluja! Aby objawiła się na twoim życiu Boża chwała, abyś mógł doznać uwolnienia i przemienionego życia. A więc przyjrzyjmy się temu wersetowi. Po pierwsze, gdy będziecie słuchać, pamiętajcie, że Bóg widzi wasze życie i wszystko wie. Wszystko wie. Wie o wiele więcej niż twój sąsiad, który siedzi obok ciebie. Wie o wiele więcej niż twoi najbliżsi, twoja rodzina. Wie o wiele więcej niż organizatorzy dni skupienia. Wie o wiele więcej o tobie niż ty sam wiesz, niż ty sam nawet wiesz. Bóg wie więcej. On sięga głębiej. On widzi dzień, w którym się urodziłeś. On widzi dom, w którym się urodziłeś. On widzi wszystko, co przeżywałeś od samego początku swojego życia. On widzi ten pierwszy dzień, kiedy poddałeś się pokusie i zacząłeś pić. On widział mój pierwszy dzień, wczoraj o nim mówiłem, gdy miałem lat 11, 12, 13, kiedy pierwszy raz spróbowałem alkoholu, bo chciałem znaleźć odpowiedź, dlaczego mój ojciec tak to lubi. Dlaczego? Dlaczego on na to wszystko, na te wszystkie trunki wydaje wszystkie pieniądze? Dlaczego? Jako chłopiec byłem tym zainteresowany. On wszystko wie. Jest powiedziane w Bożym Słowie, że wodzi swoimi oczyma, to takie słowo wodzi, czyli penetruje, przeszywa swoim wzrokiem całą ziemię i widzi tych, którzy szukają go całym sercem. Wiecie, co chcę powiedzieć? Powiem to szczerze. To, że tu jesteście, mówi mi, że szukacie Boga swoim sercem. Amen? Że szukacie Go swoim sercem. I Boże Słowo uczy nas, że Jego oczy są wpatrzone w to miejsce i widzą tych, którzy szukają Go całym sercem. Nasze poznanie jest ograniczone. Nie wszystko rozumiemy. Nie wszystko jesteśmy w stanie od razu pojąć. Ja też kiedyś byłem w takim miejscu jak wy, kiedy słyszałem po raz pierwszy głoszone żywe słowo. Wiecie, ja chodziłem do kościoła i jako dziecko także na religię, ale kiedy znalazłem się w żywym kościele, kiedy znalazłem się pod mocą Ewangelii, kiedy były pastor, założyciel tego zboru, świętej pamięci Michał Chydzik, głosił Ewangelię, po raz pierwszy musiałem się skonfrontować z tym, że nie wszystko rozumiem, ale w tym, co jest głoszone, jest moc, która zmienia życie. Która zmienia życie. I nie trzeba od razu wszystko rozumieć. Ale ważne jest, aby mieć to szczere, szukające Boga serce.
Jeśli masz takie wnętrze, jeśli masz takie pragnienie w swoim sercu, jeśli pragniesz dzisiaj Boga z całego serca poznać i doznać mocy Jego wyzwolenia, to się stanie. To się stanie. Oto mamy człowieka, który jest chory od urodzenia. Ma poważny problem. Wiecie, kiedy mamy problem, z czym się spotykamy? Ludzie lubią gadać o problemach innych. Kiedy masz problem, kiedy coś złego dzieje się w twoim życiu, jeśli potknęła ci się noga, ludzie zaraz mają temat do dyskusji. Bo ludzie lubią gadać o problemach drugich ludzi. Nie ma jak skupić się na sobie. Bo każdy z nas zda sprawę za swoje życie. Ja tak radzę, nie zajmuj się problemami drugich ludzi. Zajmij się swoim problemem. Zajmij się swoim życiem. Zajmij się swoimi potrzebami. Łatwo jest mówić o problemach drugich ludzi. Ciekawe, co takiego ma na sumieniu, że ma tak źle w życiu. A może jego rodzice coś narozrabiali? Chciałbym dziś powiedzieć, że jest wiele sytuacji, wiele doświadczeń, które mamy, wiele cierpienia czasami przechodzimy. Drogi Boże są niezbadane. Czasami jest to po to, aby Bóg mógł okazać swoją chwałę i moc nad naszym życiem. Czasami przechodzimy przez okres trudny w naszym życiu, aby Boża chwała mogła się nad nami objawić, aby przyszła Boża moc. Oczywiście, że grzech skutkuje niepowodzeniami. Grzech skutkuje dramatami w naszym życiu. Grzech powoduje, że wszystko nam się rozwala w kawałki. Grzech sprawia, że popadamy w różnego rodzaju załamania, depresje, dramaty w życiu. Ale Bóg ma moc zło obrócić w dobro. Bogu zawsze zależy na tym, aby objawić w życiu człowieka swoją moc i swoją chwałę. Dlatego, że Bóg ma dla nas niesamowity plan. Niesamowity plan. Ja głęboko wierzę w to, co mówię. W liście do Efezjan czytamy świętego apostoła Pawła w pierwszym rozdziale, że Bóg ma plan dla człowieka, nim się jeszcze urodzi. Ja wierzę, że nim moja mama urodziła mnie w 1960 roku, 23 czerwca, to Bóg już miał plan dla mojego życia. Wierzę tak z całego serca. Kiedy Zygmunt rozrabiał, kiedy walił pięścią i kiedy siedział w więzieniu, Bóg miał plan dla jego życia. Bóg miał plan dla jego życia. To, że tu jesteś, jest działaniem Bożym, bo Bóg ma plan dla twojego życia. Niesamowity plan. Powiem tak. Gdy dzisiaj śledzę moją przeszłość, tych lat z Bogiem minęło już prawie 39. Nawróciłem się, mając lat 20. Kiedy patrzę na te 39 lat, jestem pod wrażeniem tego, jak Bóg może ukształtować, wyrzeźbić życie człowieka. Wychowałem się w biedzie, wychowałem się na wsi, pasałem krowy. Nie mieliśmy wiele razy co jeść, nie szło mi w szkole, bo nie było warunków do nauki. Ojciec pił, rozrabiał, demolował dom, robił różnego rodzaju złe rzeczy, znęcał się nad moją kochaną mamą. Było zamieszanie, chaos, nie mogliśmy znaleźć kąta. Pamiętam, jak chodziłem do podstawówki, spaliśmy w jednym pokoju, rodzice, dzieci, bieda aż piszczało. A później przyszedł Jezus. Wiecie, mam odwagę o tym mówić, że Bóg wyprowadza nas z lochów ciemności.
zaczyna stawiać nasze nogi na skalę. Zaczyna kształtować i formować nasze życie. Gdzie bym pomyślał, kiedy zerwałem szkołę, bo chuliganiłem już wtedy, a moja mama ze swoich ciężko zarobionych pieniędzy chciała, abym się wykształcił. Wiecie, poszedłem tutaj do Ustronia, do technikum, do szkoły średniej. Tutaj niedaleko dalej jest ta szkoła. Technikum elektryczno-mechaniczne. Bo chciałem, żebym się uczył. A ja miałem takie parcie do zła. To dziedzictwo, przekleństwo, ten zły stan towarzyszył mi. Takie parcie do zła, że od razu, jak zaczęliśmy szkołę, od 1 września spotkałem dwóch koleżków, jeden z Wisły, drugi z Ustronia. I we trójkę ogłosiliśmy sobie, że wrzesień to jest miesiąc studencki. Studenci mają jeszcze wakacje. Dlaczego my mamy chodzić do szkoły? Przez cały miesiąc, wrzesień, chodziliśmy na wagary. A kiedy się pojawiliśmy w październiku, to od razu kazali nam się pojawić z rodzicami. I później już było pod górkę. Później było ciężko. I człowiek kombinował. Człowiek próbował sobie jakoś to wszystko poukładać, a Bóg miał swój plan. A Bóg miał swój plan. Wiecie, tak sobie dzisiaj z perspektywy czasu to wyobrażam. A Pan Bóg sobie siedzi na tronie. Biblia mówi, że Jego majestat jest potężny. Jego ziemia jest podnóżkiem Jego stóp. Siedzi sobie na tronie i sobie tak mówi albo myśli. Oj, Leszku, poskakaj sobie trochę, tak i tak przyjdzie na ciebie czas. Ja mam plan na twoje życie. Ja mam plan na twoje życie. Bo Bóg zaplanował każdego z nas. I pamiętam mój moment nawrócenia, a później jak Pan Bóg zaczął to wszystko układać, kiedy dziś patrzę z perspektywy czasu i widzę to, co Bóg uczynił, że mam możliwość podróżowania po całym świecie, że mogę służyć Panu Bogu w zborze z ludźmi, których Pan daje, mogę im pomagać, kiedy patrzę na to, co Bóg czyni w skali krajowej, kiedy mogę być w Radzie Kościoła naszego kraju, Zielonoświątkowego Kościoła, kiedy mogę wyjeżdżać na misję, kiedy usługuję w zagranicznych kościołach, w Ameryce, w Wielkiej Brytanii, we wielu innych krajach. Jestem pełen podziwu, jak Bóg może poukładać nam życie. I jak Jego plan jest doskonały. Nasze plany są takie sobie, ale Boże plany są doskonałe. W Biblii jest opis życia człowieka, który nazywał się Hiob albo Job, jakkolwiek go określają tłumaczenia biblijne. Jest powiedziane w księdze Hioba, że był człowiekiem bogobojnym, uczciwym, sprawiedliwym, prawym. Tak mówił o nim Bóg. Ale pewnego dnia dotknęło go nieszczęście. Wiecie, to, że jesteśmy uczciwi, prawi i sprawiedliwi, nie sprawia z automatu, że nigdy nam się nic nie przydarzy. Musimy o tym pamiętać. Możemy być jak najbardziej uczciwi, sprawiedliwi, prawi, a czasami dotykają nas cierpienia, dotyka nas choroba, dotykają nas trudności. I to samo było z Hiobem, Przeżył dramat rodzinny, dotknęła go choroba, tak naprawdę stracił wszystko. Biblia mówi, że nawet jego przyjaciele zaczęli się od niego odwracać. A niektórzy mówili, co takiego zrobił Hiob, że musi tak cierpieć. Ale to wszystko, kochani, było po to, aby Bóg mógł objawić swoją chwałę. Aby Bóg mógł objawić na życiu Hioba swoją potęgę. A więc bez względu na to, co dziś przeżywasz, może nie możesz sobie przypisać cech, które przypisane są Hiobowi. To nie ma znaczenia. Każdy ma swoją historię. Ty masz swoją historię. Jesteś tutaj po to, aby Bóg objawił nad twoim życiem swoją chwałę i moc.
Chcę do tego Cię zachęcić. Dziś Jezus patrzy na Ciebie. To jest pierwsze spojrzenie Jezusa. On patrzy na Ciebie i On wie, dlaczego jest tak, jak jest. I On chce Ci pomóc. A więc takie myśli zachęcające. Nie daj się zniechęcić. Nie potępiaj samego siebie. Nie wiem, w jakim stanie tutaj jesteś. Może przyjechałeś z ogromnym poczuciem winy. Może myślisz o sobie to, co najgorsze. Może masz taką wyobrażenie swojego życia, że do niczego się nie nadajesz. Że wszystko spaprałeś w życiu. Chciałbym Ci powiedzieć, że Bóg jest dobry i On może wszystko odmienić. On może wszystko odwrócić. On może wszystko naprawić. Chcę, abyś dzisiaj zrozumiał, ciągle żyjesz. Ciągle żyjesz. A jeśli żyjesz, to jest ciągle nadzieja i szansa na zmianę. To jest ciągle nadzieja na to, że coś może się wydarzyć w Twoim życiu. Powiem jeszcze dobitniej. To, w którym miejscu jesteś, może to jest najciemniejsza dolina, może to jest jakiś loch i otchłań, może jesteś już pogrążony w bagnie. Chcę Ci powiedzieć, że to może być trampoliną dla Bożego cudu w Twoim życiu. Halleluja. Bóg może uczynić cud z tego marazmu, w którym jesteś. Może Cię podnieść, może wszystko zmienić. Jezus widzi i On zna każdą Twoją potrzebę. Każdą potrzebę w Twoim życiu. On wie, przez co przechodzisz i On wie, z czym się zmagasz. I to nie jest Jego wina, że jesteś tam, gdzie jesteś. To nie jest wina Boga. Jakże często słyszę, ludzie oskarżają Boga za to, co się dzieje. A gdzie był Bóg, gdy ten ginął? A gdzie był Bóg, jak budowano Oświęcim? A gdzie był Bóg, jak rozpoczynano wojny? Bóg je nie rozpoczynał. Bóg nie budował Oświęcimia, obozu zagłady. Bóg nie zabija ludzi, Bóg daje życie. Jest ktoś, komu na tym zależy. Jest taki werset, który często cytujemy i który często powtarzamy. Pan Jezus przyszedł, aby dać życie i to życie obfite. Jest tam powiedziane tak, diabeł przychodzi, aby kraść, niszczyć i wytracać. Ale ja przyszedłem, aby dać życie i to życie obfitujące. Życie obfite, życie błogosławione. Diabeł przyszedł, aby kraść, niszczyć i wytracać. A ja przyszedłem, aby dać życie i to życie obfitujące. Wiecie, ta kolejność jest bardzo ważna. Kiedyś jeden z pastorów miał odkrycie tego wersetu. Mój przyjaciel, pastor Mariusz Muszczyński z Opola, kiedyś zinterpretował ten werset w bardzo, nie, bardzo ciekawy sposób. Mówi, wiecie, jak jest ważne to, co jest napisane. Chodzi o kolejność. Jak jest ważne, że jest napisane, diabeł przyszedł kraść, niszczyć i wytracać najpierw, ale ja przyszedłem, aby dać życie. Wyobraźcie sobie, jakby było inaczej napisane. Jakby było napisane, ja przyszedłem dać życie obfite, ale diabeł przyszedł, aby to wszystko zniszczyć. Rozumiecie? Rozumiecie, co mam na myśli? I on mówi tak, to tak wygląda, jakbyś wyjeżdżał na wakacje, na wczasy. Ktoś ma jakąś posesję, domek, mieszkanie, coś tam ma. I wyjeżdżasz na urlop, na wczasy. I wiadomo, że się włamują, prawda? Że kradną. A więc wyjeżdżasz na wczasy i jedziesz spokojnie, bo złodzieje przychodzą kraść i wytracać i rabować, ale ja jadę na urlop i będę odpoczywał. A wyobraź sobie, jakbyś to zamienił i mówił, jadę na urlop i na wakacje, ale złodzieje przyjdą i mnie okradną. Co za urlop? No masakra, prawda? Lepiej nie jechać.
Dość, że zapłacić zawczasy, to jeszcze cię okradną. Same straty. Tak samo jest w Bożym Królestwie. Tak, diabeł niszczy. Diabeł wytraca. Diabeł chce się mścić i dewastuje nasze życie. Ale ja przyszedłem dać wam życie i to życie obfitujące. Taki jest Jezus. Taki jest Jezus. On zmienia nasze życie. On widzi i zna każdą twoją potrzebę. I ostatnia myśl w tym punkcie. Jezus pragnie, aby objawiła się Jego chwała. Co to znaczy? To takie ogólne stwierdzenie. No tak, Bóg chce objawić swoją moc nad moim życiem, ale jaką? O co mu chodzi? Co on chce zrobić? Co on chce uczynić? Jego chwała, objawiona moc, to tak naprawdę objawiona Jego wielka miłość do ciebie. Biblia mówi, że Bóg jest miłością. Że Bóg jest dobry. I tą chwałą, tym Bożym objawieniem jest uzdrowienie, jest uwolnienie, którego potrzebujesz. Pan Jezus może dać ci wolność. Pan Jezus wypuszcza jeńców na wolność. Uciśnionych, związanych, obarczonych jakimś przekleństwem. Kto zgrzeszył? On czy rodzice jego? Nie mówmy o tym, mówi Pan Jezus. Nikt. To nie ma znaczenia. Zostawmy tą przeszłość. Ja jestem tutaj po to, aby nad tym niewidomym objawiła się Boża chwała i Boża moc. Chciałbym, abyśmy tak do tego dziś podeszli. Że Pan Jezus jest tutaj, aby objawić nad twoim życiem swoją miłość, swoją moc uzdrowienia, swoją moc uwolnienia. Jest tutaj po to, aby dotknąć ciebie. Aby dotknąć ciebie. Dziś wieczór będę o tym mówił, mam całkiem świeże, nowiutkie. Jeszcze pachnie nowością przesłanie. Nigdzie go nie wygłosiłem. Jest to przygotowane na dzisiejszy wieczór. Dotyk Jezusa. Dotyk Jezusa. I wierzę, że Jezus dotknie nas dzisiaj. Że Jezus dotknie twoich potrzeb. Że Jezus dotknie twojego życia. A gdy Jezus dotknie twojego życia, wszystko się zmieni. Dotyk Jezusa zmienia wszystko. Dotyk Jezusa zmienia wszystko. Może zmienić twoje życie. Dotyk ludzki jest jak bardzo ograniczony. Czasami ktoś nam pomoże w jakiejś dziedzinie. Ktoś dotknie naszej potrzeby. Ale reszta pozostaje. Nie może sobie z tym poradzić. Może ktoś wyjdzie naprzeciw i pomoże ci w jakiejś kwestii. Może brak ci pieniędzy, może brak środków do życia. Oto przychodzi ktoś i ci pomaga. I masz na chwilę zaspokojoną potrzebę. Ale później musisz zmierzyć się z swoją codziennością. Wyzwaniami, które przerastają twoje siły, twoje możliwości. Gdy Jezus dotyka, On pragnie dotknąć całego naszego życia. On wszystko odmienia. Ja miałem taki przywilej i taki cud, choć muszę powiedzieć, że nie byłem jakimś pijącym 20 lat, bo nawróciłem się mając lat 20 i takie rozrywkowe życie prowadziłem gdzieś od skończenia szkoły podstawowej, czyli od 16 roku życia. Nie było długo, ale byłem mocno uzależniony od nikotyny. Paliłem prawie 40 papierosów dziennie, dwie paczki. Służyłem w wojsku w Warszawie w ochronie rządu, w ochronie budynków rządowych. Byliśmy w specjalnej jednostce, wtedy było wszystko na kartki. Pamiętacie, że były takie czasy, gdzie były rzeczy na kartki? Ale tu widzę sama młodzież, a więc nikt nie pamięta. Sama młodzieżówka tutaj siedzi. Wszystko było na kartki, a więc dostawaliśmy przydział w wojsku, fajek, ileś tam paczek na tydzień.
No jak ktoś kopcił jak parowóz, wiecie, to miał problem, bo to brakowało. To graliśmy w karty o fajki. Pokera, o papierosy. A jak tak sobie wygrałem parę paczek, ale kopciłem, aż mi uszami szło. Także i na każdych wartach, na każdych nocnych dyżurach przy ochronie budynków rządowych w Warszawie za ścianą jeden za drugim, aby szybciej warta minęła, aby szybciej warta minęła, aby te 2 godziny, aż przyjdzie zmiana, minęły jak najszybciej. I tak człowiek kopcił, ile weszło. Kiedy się nawróciłem, wszystkie moje pragnienia do picia, do hazardu, do palenia po prostu zniknęły. W jeden wieczór. W jeden wieczór. Gdy przychodzi Boża łaska, gdy Bóg objawia swoje dzieło, to tak jak temu niewidomemu otworzyły się oczy, tak i twoje życie doznaje przemiany. Transformacji, wyzwolenia. I nie ma tam jakieś pitu-pitu, a pomodlili się o mnie i tak nic nie działa, no bo tak przyszedłeś do Pana Boga. Jak przyjdziesz z determinacją, z pragnieniem, z otwartym sercem, Boże, zrób coś z tym szambem mojego życia. Dotknij mnie, wyzwól mnie, zmień mnie, to Bóg to uczyni. Bóg to uczyni. Wstałem z kolan, mówię, Boże, objaw swoją moc nad moim życiem, ja nie chcę tak dłużej żyć. Ja nie chcę tak dłużej żyć, wołam, proszę. I Bóg uczynił cud. Stałem się nowym człowiekiem. 38 ponad lat temu. I to ciągle trwa. Nie jestem doskonały. Moja żona by wam powiedziała o tym najlepiej. Czasami jeszcze coś powiem, co nie powinienem powiedzieć, albo mam focha. Macie focha czasami? Wy nie macie. Tutaj sami święci, żaden foch. Gdzie tam? Ja się nie gniewam nigdy, ja jestem. Kiedyś słuchałem takiego człowieka, który, ja tak sobie twierdzę, że to jakieś faryzejskie, który mówił na temat małżeństw i mówi, małżeństwa ludzi wierzących w ogóle nigdy się nie kłócą. Nigdy, absolutnie nigdy, nigdy. A ja się pokłóciłem z żoną i wpędził mnie w poczucie winy. Wpędził mnie w poczucie winy. Jak siedziałem, mówię, ja się pokłóciłem z żoną już może z 2 razy. No, to coś nie tak ze mną. Nie, po prostu jesteśmy ludźmi. Trzeba przeprosić, prawda? Trzeba powiedzieć, słuchaj, wybacz, poniosło mnie. Po prostu reagujemy. Ciągle jesteśmy jeszcze w tym naszym ciele słabym, które czasami bzikuje. Wiecie, bzikuje. Ale Bóg jest dobry i okazuje nam łaskę. Ale jeśli jesteś związany, to Bóg chce ci dać prawdziwą wolność. Bóg pragnie wyrwać ciebie z tego marazmu. Pragnie podnieść ciebie. Nie będzie cię ciągnął za włosy, tylko podłoży swoją rękę pod twoje nogi i cię podniesie z tego marazmu. Bo ci, którzy włosów nie mają, to mieliby problem, za co by złapał. Dlatego podkłada rękę pod nasze nogi i wynosi nas ponad wszelki marazm. I mówi, teraz biorę cię z tego błota grząskiego i stawiam twoje stopy na skalę. A tą skałą jest Chrystus. Opoka nasza, zbawienie nasze, moc nasza, Pan nasz Wybawiciel, ten, który umarł na krzyżu za ciebie i za mnie. On wisiał na tym krzyżu, bo widział ciebie, bo widział twoje życie, bo widział twoje uzależnienie, bo widział twoje dramaty w życiu, bo widział twoje potknięcia, bo widział twój ból i twoje łzy. I On pragnie ci pomóc. On pragnie cię dotknąć. I wierzę, że to będziemy przeżywać, że tego będziecie doświadczać. I o to będziemy się dzisiaj modlić, a może nawet już przed obiadem. Będziemy się modlić, aby Bóg dotykał wasze życie, a później wieczorem będziemy znów wołać do Pana. I będziemy się modlić, aby Bóg czynił cuda pośród nas, aby objawiał swoją moc, bo On cię kocha. Diabeł przyszedł kraść, niszczyć i wytracać. Dlatego wojny, dlatego obozy, dlatego zabójstwa, śmierci, dramaty, bo diabeł przyszedł kraść, niszczyć i wytracać. Ale ja przyszedłem, aby dać życie. I dalej Pan Jezus mówi,
każdego, kto do mnie przyjdzie, nie odrzucę. Jeśli jesteś utrudzony, utrapiony, pójdźcie do mnie wszyscy, utrapieni, obciążeni, obarczeni, a ja wam dam ukojenie, mówi Pan. A ja wam dam ukojenie, mówi Jezus. Kiedy to zrobisz, kiedy mu o tym powiesz, kiedy wyrzucisz to ze swojego życia, wykrzyczysz to przed Bogiem, wyznasz to w modlitwie, zaprosisz Go, On przyjdzie do twojego życia. On zmieni twoje życie. Kiedy mu powiesz, mam dość tego grzechu, mam dość tego marazmu, mam dość tego życia w nałogu, w związaniu, w uzależnieniu, mam dość, pomóż mi Boże. Zaczniesz do Niego wołać. On usłyszy, bo On widzi i On wie dlaczego. On wie, jakie były powody, że jesteś w tym stanie, w którym jesteś. Tego już nie zmienisz. Nie cofniesz się w czasie. Tego już nie zmienisz. Ale możesz zmienić swoje jutro. Możesz zmienić swój jutrzejszy dzień. Amen.